Sponsorem odcinka jest Maxi Profit, dystrybutor oraz hurtownia gadżetów dla graczy. Oficjalny dystrybutor produktów firmy Exusic Gaming na rynku polskim. Ahoj maniacy, witajcie serdecznie, ze mną są inni maniacy, jest Jakes, jest Maciek, jestem ja. Dzisiaj słuchajcie, zrecenzujemy sobie, pogadamy o najnowszym Call of Duty Modern Warfare. Słuchajcie, wcześniej było porównanie graficzne z Xboxem do PlayStation 4 Pro, my dzisiaj będziemy grali właśnie na PlayStation 4 Pro, jedziemy słuchajcie z Call of Duty Modern Warfare. Zadebiutował 25 października 2019 roku oczywiście na platformach PlayStation 4, Xbox One. Producent Infinity Ward, Binox, wydawca Activision Blizzard, wydawca w Polsce Cenega w tym roku zadbała. I sugerowana cena niestety 269 zł. No już te ceny coraz wyżej idą, co panowie? Przybliżone. Nie, to i tak można taniej wyrwać, to zawsze to jest ta sugerowana. Ale już mimo to te sugerowane są coraz wyższe, a od sugerowanej wiadomo, już można zejść. Kiedyś kupowałeś grę za 220, jak była sugerowana 250, to teraz już coraz mniej realne, Maćku. Tak więc przybliżony wiek PEGI, gra sugeruje, żeby było od 18 roku życia. Dlaczego? Typowa wojna, typowo przekleństwo i problemy wojenne, tak? Jakes jest z nami, bo już troszkę ograł sobie tryb wieloosobowy, multiplayer. No i kampania oczywiście. Kampanię sobie pyknął. My przejdziemy, wam dzisiaj pokażemy dwie misje w kampanii. Żeby, początkowe? Więc, tak, początkowe, żeby bardziej nie spoilerować. Później przejdziemy w tryb wieloosobowy, omówimy tam jeden po drugim, zagramy sobie w dwa meczyki. Zagra sobie Maciek przeciwko Jakesowi. No i co? I podsumujemy sobie Call of Duty. To zaczynamy. Tyle. Zaczynamy, słuchajcie, wchodzimy co? W kampanię, tak? Tak. Rozumiem, Call of Duty robi brutalne gry, ale teraz jest komunikat, słuchajcie. Rozumiem, że w wojnie są drastyczne sceny. To weź pierwszą. To jest takie misję. Bardzo chronienie pośladków. Tak więc jedziemy z pierwszą misją. Mgła wojny. Mgła wojny. Jakes przejmuje pałeczkę, sobie będzie grał, a my z Maćkiem tutaj będziemy rozmawiać, słuchajcie, odnośnie Call of Duty. Czym jest w ogóle gra? Call of Duty to seria gier z gatunku First Person, czyli z oczu widzimy, o tematyce wojennej. Początkowo poszczególne gry z serii były skoncentrowane na tematyce II wojny światowej, natomiast od 2007 roku osadzone są na przemian w realiach współczesnych, tak? Raz są współczesnych, raz wracają do II wojny światowej, do przeszłości. Raz Wietnam. A słuchajcie, raz czasem nawet futurystyczne, prawda? Co nam... No i właśnie w omawianej odsłonie mamy do czynienia z rebootem serii Modern Warfare. Pamiętamy, były jedynka, dwójka, trójka, o tutaj się zaczyna fajna scena na Piccadilly Circus w Londynie. I wcielamy się w militarne oddziały, oczywiście biorąc udział w operacjach specjalnych na całym świecie. Nas właśnie sekwencje, misje będą przerzucały, ale jak i nie świat, jak i zarówno, słuchajcie, czas też się zmienia.
No i tutaj historia, fabuła, scenariusz. Co tutaj można powiedzieć? Koniec kosmosu, słuchajcie, jaki był w Infinity Warfare. To dobrze, bo tak. Ja nie przypadałem za kosmosem. Ja też nie, chociaż później zaczęły mnie bawić, Maćku, bieganie po... Bieganie, skakanie potem... Po suficie, po ścianie. Trzeba było przebiec, wiesz, zrobić specjalny ruch. No i te bronie, ale typowo statki kosmiczne a la z Gwiezdnych Wojen nie podeszły mi. Chyba jedyny plus Infinity Warfare to było to, że miała tą misję pod VR na PlayStation. Tak, to był jedyny fajny, darmowy dodatek do gry, który można było bezpośrednio sobie ściągnąć z PlayStation Network. What the fuck, nie wierzę, słuchajcie, Activision dał coś za darmo. Wow, rzeczywiście. Dobra, ale wróćmy do Moderna. Dobra, tak więc... tego już tutaj nie ma. Tu mamy współczesny konflikt. Seria została zrestartowana. Słuchajcie, zapominamy o tych właśnie trzech. Tutaj współczesne są problemy. Jakie sobie tutaj. No, polityka trochę tutaj zarządza, tak? Geopolityka. Geopolityka. Maciek zaraz rozwinie temat. A ja jeszcze dodam, słuchajcie, że zapominam o wszystkim właśnie, co wcześniej było. Lecz nie zabraknie nam kapitana Price'a, troszkę go tutaj młodszego zobaczymy. I wcielamy się w amerykańsko-brytyjskich siłach zbrojnych po drugiej stronie barykady. Źli Rosjanie, słuchajcie, żołnierze mordujących cywili na każdym kroku oraz siły oczywiście wyzwolenia na Bliskim Wschodzie. Kreml popularnie zrywa wszelkie rozmowy i terroryści posiadają broń chemiczną i mogą być wszędzie. Słuchajcie. Współczesny konflikt wojny, takie miszmasz wszystkiego. I oczywiście, słuchajcie, o ile jest Rosja, to te małe państwka, o których będziemy walczyć, czy jesteśmy w nich, to są zmyślone. Które miasteczka? No, na przykład Kostowia. Tak, ale to chodzi o Kosowie. No, wiesz, o co chodzi? Nie. Wiadomo, to są odpowiedniki, które łatwo nam sugerują, tak? Dobra. Pierwsze co, zanim zaczniemy się rzucać... Ojej, jeszcze zatorpowali, byli tu... No. Poczekaj Maćku, na razie jesteśmy na fabule, tak więc możesz coś właśnie powiedzieć, no. A więc tak, słuchajcie, oprócz tego, że obiecywali, że ta kampania będzie szara, że nie będzie jedynych złych, że nikt nie będzie dobry, nikt nie będzie zły, tak naprawdę... No i tak nie jest niestety, co Maćku? Niestety nie jest. Niestety dość szybko się okazuje, że znowu jest czarno-biało. Znowu jesteśmy amerykańskim żołnierzem na białym koniu. Bardzo czarno-biało. Słuchajcie, ja tu podkreślałem fabularnie, że po prostu walczymy z ruskimi, którzy po prostu na naszych oczach, w misjach, zabijają cywili. Tak. To tak po prostu do szpiku kości. Ten ogień wygląda taki zielony, niebieski. Bo to mogą być różne chemikalia, tak, wiesz? Mogą być chemikalia. Ale dobra, wracając. To słuchajcie... My dobra, my jesteśmy Polakami, więc do ruskich możemy mieć różny stosunek. Tak, ale no, słuchajcie, ale nie jest sprawiedliwa kontekst, trochę. Tak, ja wiem, że to jest fiksa, wszystko jest wymyślone, prawda? Na potrzeby gry, to nie ma nic przełożenia na prawdę. No tak. Więc no, tutaj mamy duży konflikt ze stroną rosyjską. A to tego nie było wytłumaczone, że się jakieś wojna domowa, cokolwiek, tak, jak było w pierwszym modelu. Pierwszy Modern Warfare, fajnie to było wytłumaczone, że jest wojna domowa i tak dalej w Rosji, a teraz jest taki duży nacisk na Rosję, chociaż jest to troszkę... No ja z punktu ruska też bym się obraził. Tak, Marku. Bo to jest już też bym się obraził. Może to nie są obozy śmierci, tak jak robili u Polaków, ale jest to poziom podobny, bo słuchajcie, jest misja, która się nazywa... Autostrada śmierci. Dokładnie. I słuchajcie, i ta misja jest oparta na wydarzeniu, które stało się podczas wojny w Zatoce Perskiej, gdzie wojska, uwaga, amerykańskie, francuskie, brytyjskie i kanadyjskie ostrzelały wycofującą się armię irakijską. I co przepisali w grze? Komu? Ruski. Zrobili to samo, tylko że to Rosjanie byli. Tak. No masakra. Ja też bym się obraził, bo ja rozumiem, że wcześniej była wojna i tak dalej. Fajnie to było sobie wytłumaczone. Na miejscu Ruska bym się nie obrażał. Tak. Za czasów Modern Warfare jedynki. Tak. Ale okej, okay, nawet z misją w tym... Wiesz gdzie? Na lotnisku. Ten, no Rafa. Tak. Ale słuchajcie, bo to też no Rafa też miał sens. No. Ale słuchajcie, ale...
tutaj no naprawdę, jeszcze żeby, słuchajcie, żeby ta kampania, nie wiem, potem pokazała, że załóżmy sobie sierżant amerykański coś zrobił też szarego albo coś złego. Nie, my tu mamy czarny, tu mamy czarno-biały. Dobrze. A jedyny początek, kiedy wywalamy tego zakładnika, to jest taki wielki chu i potem, że strzelamy, że nie wiemy, jest taki wielki rozgarbiarz. I to jest ta wielka szarość. Potem dostajemy standardowe, czyli wybuchy, super bronie, to wszystko. Kampania, słuchajcie, kampania jest straszna. Kampanii... Ja myślałem po tym wszystkim, co zapowiadali, że to będzie powrót takiego właśnie kampanii z Modern Warfare. A czy ty jesteś człowiekiem. Ja wiem, o co masz. Oni troszkę wrócili do kampanii, że ją w ogóle dali, Maćku. No tak. To jest raz. Druga sprawa jest znowu bardzo liniowa, bardzo rollercoasterowa, czyli raz akcja, raz spokój, raz znowu akcja. Tak. Mocno filmowa. I to lubiliśmy w kampaniach właśnie Call of Duty. Później im zarzucaliśmy, że trochę są krótkie, to ją przedłużyli. Trochę przesadzili. Tak, trochę przesadzili wcześniej. No bo potem to pamiętasz, a to... Ale w Infinity Warfare to co? Oglądaliśmy, jak są bombardowani. Ale było nudne. No. Ale pamiętam, było to bombardowanie. Różne. Ja do tej pory pamiętam, nie wiem, sceny z dwójki, jak Ruscy wyłączyli prąd. Tak. W jedynce, wiadomo, atomówka. Tak. I w trójce chyba ta europejska, gdzie się szło chyba z W Londynie też, tam była świetna scena w metrze w undergroundzie. Tak. No, ale te trzy momenty pamiętam i to nie dlatego, że to było nie wiadomo jak bombastyczne, tylko że to po prostu było zrobione realnie tak jak było. Tak jak, to znaczy tak jak mogło być. Wiesz co, trylogii powinni powycinać najlepsze misje, zremasterować to i wydać nieobecną. No. Nie? Z trylogii. No, na takie streszczenie, no, kozek by było. Powinni. No. Ale wiecie, i ogólnie, ogólnie stworzenie z kampanii, słuchajcie, ta gra ma cholerne problemy z inteligencją postaci, z rzutowaniem postaci na mapie. A to już jak przejdziemy, Maciu, do mechaniki i grafiki. Jeżeli... Na razie koncentrujemy się na tej fabule, no. Tak? Więc no co tu dodać? No price jest, fajnie, że jest price. Tak. No fabularnie też to jest... Fajne, ale przesadzili. Przesadzili. Dla mnie przesadzili, troszkę nieładnie się zachowali, ale fabularnie fajnie się w to gra, wciąga. To fakt, to wciąga, poprzednie nawet mnie nie tak. Wciągały już zbytnio, właśnie jak Infinity Warfare. Czy World War II, bo tam też było trochę. Akurat mi się podobało. Ale World War II dostał na motyw z tym pociągiem. No, ale jeszcze, tak, jeszcze było do... O, coś tu się wyprawia, kurczę, ale... No są zrywy, cały czas są zrywy akcji. Ale wiecie, ogólnie da się to przejść. Fajnie, że kampania powróciła po roku przerwy, ale chcemy, żeby Activision zatrudnicie gości, którzy wymyślą wam coś. Nie no, wiesz, takie sceny to są świetnie zrobione w kampanii. No, są tak ujęcia, o właśnie tak jak tutaj widzimy, że no pięknie się to właśnie prezentuje na tym silniku gry, o którym do niego przejdziemy. I robi to, zobacz, to oświetlenie i te ujęcie, no robi to robotę. Ale to słuchaj, to jest to, do czego nas Call of Duty przyzwyczaiło. I potem są te wszystkie wady kampanii, które przychodzą. Ta pompatyczność, ta postacie, które są opisane prosto. To jest, wiesz, ja nie mówię, żeby to była postać od gości RPGa, ale chciałbym, żeby to była postać, która by normalnie reagowała na ten, która by... ją rozumiał tak, jak była w pierwszym modernie. Czy w dwóch. Ktoś pamięta, jak Ghost został podpalony, to wtedy czułeś aż nerwy, pamiętasz? W dwójce? No niestety, tutaj zbrodnie wojenne Amerykanów są przepisane ruskim, Rosjanom. No nie jest to fajne zagranie. Fabularnie mi się osobiście podoba. Co do tego, no to nie mogę tutaj, to mi się akurat nie podoba, ale fabuła jak najbardziej fajna, wciąga i spoko. Przede wszystkim, Maćku, to już może przejdziemy, polska wersja językowa. Brawo! Brawo Cenega, bo tutaj się Cenega chyba postarała... Tak, już od paru lat już jest dubbing. Dokładnie, tak. Ale... To jest, słuchajcie, to
jest okej, okay. Damik jest zrobiony dobrze. Jest dobrze, powoli. Kiedy trzeba to przeknął, troszkę tak. Jak Bad Company 2, ale Bad Company nadal trzyma poprzeczkę. Powiem ci, że mnie bardzo irytuje moment, że postacie mówią w swoim języku natywnym, to mówią po polsku nadal. Wiesz co mi się nie podoba pod względem właśnie audiowizualnym, to że jest misja w Londynie, do której zaraz przejdziemy i później robi się bum. I ludzie uciekają, wszyscy po polsku tak. Mówią. Uciekajcie tu, tego, zrywajcie się, wiesz. No to jest słabe. Ja rozumiem, nie. Że jest bardzo dużo w Londynie Polaków. Nie, ale wiesz co? Jest nasza jest. Gwiazda. Ale no nie powinni być dialogi wtedy angielskie. Nie, wiesz, pomiędzy sobą, proszę, mamy właśnie Londyn, misję. Ale wiesz co, tutaj się z tobą nie zgodzę, bo jak już mamy pełne tłumaczenie, to wtedy polski robi rolę angielską. Wiesz o co chodzi? A ja się mogę zgodzić, Maćku. Ja gram po polsku, wszystko jest zdubbingowane, ale jeżeli akcja dzieje się w Anglii i wszyscy przychodni mówią w języku tylko i wyłącznie polskim, to jest słabe, wiesz? Powiem ci, że zrobiłbym dźwięk w tle, jak mówią po angielsku, ale wypowiedzi postaci, które mam zrozumieć... A nie, ale tutaj nie mówię o tym. Ale ja nie mówię, co ty mówisz. Ja mówię, że ludzie uciekają i między sobą jest krzyczą uciekamy. Nie, no ja myślę, że to jednak powinno być, bo jeżeli tłumaczyłem wszystko, to tłumaczyłem wszystko. Moim zdaniem, wiesz, no nie, tu powinien być jest. Nie mówię, że wszystkim, prawda? Wszystko powinno być po polsku, ale jeden tutaj co spaceruje gościu, drugi co spaceruje, wszyscy mówią po polsku. Dobra, nieważne, kto co woli, zrobiło się boom, a miała być mała imprezka i tutaj będzie Saigon. Jake, fajnie jakbyś zaprezentował tą misję tak po kozacku, spojrzał się gdzieniegdzie w ogień, jak to wygląda i o, no fajnie się to prezentuje, nie macie. Fajnie, dopóki, słuchajcie, zawsze Call of Duty było tak, że dopóki... Zobacz, no piękny tutaj jest ten kontrast z tą budką, weź na budkę telefoniczną. Tak pomiędzy, o, pośrodku, tu dym, no fajnie jest coś zrobione. Tak, słuchajcie, dopóki się biegnie w Call of Duty, to Call of Duty ładnie wygląda. Bo nawet są przyciski. To co, przejdźmy już do oprawy graficznej, co Maćku? No, z oprawą graficzną gra wygląda najlepiej od lat. Tak, jak patrzymy, to zobaczcie, to pięknie jest. Jest oświetlenie, taka dynamika tego wszystkiego, brud taki pokazany na ulicy, dym. Przede wszystkim dym. O, dobrze, ciachaj. Dobrze, uratowałeś cywili. Elegancko. No, nie wszystkich. No, życie. Ale zawsze tak jest. Wracając właśnie do tej grafiki, no to patrzcie, wybuchy. Oświetlenie. Mega. Światło, pięknie się to prezentuje. Ale jak już tutaj przyłożysz bardziej oko, widać straszne błędy, panowie i panie. To znaczy, słuchajcie... Maćku, kontynuuj. Z powodu właśnie tego, że mówiłem, że dopóki się biegnie w Call of Duty, to Call of Duty ładnie wygląda, to właśnie to jest to. Jak się zatrzymasz, to widzisz, że a to tekstury skaczą, a to niektóre się nie wczytują, a to ten, ale... Zobaczcie nasze porównanie graficzne, tam dużo troszkę mówimy, tak. Prawda? Jak na przykład jest mocne oświetlenie dymu i nagle wchodzimy krok dalej, już nie ma tego w ogóle dymu. Dobra, i teraz... Jeżeli już jesteś, bo słuchajcie, dźwięk jest rewelacyjny. Nawet polski dubbing jest nagrany w wysokiej jakości. Nie wiem, czy w takiej samej jak angielski, ale w wysokiej. Zobaczcie, pomieszczenia, słuchajcie, to jak zrobisz screena, pokażesz komuś, to ładnie to wygląda. Tak. Interaktywność, reszta jest bardzo podobna jak była w Call of Duty. Filmowość. Co do... zniszczeń na mapie, to niektóre rzeczy się fajnie niszczą, niektóre w ogóle wcale. Tak. Dlatego, tylko jak w Gears of War 5. Dlatego wiecie, ogólnie... Dawaj go. Słuchajcie, dlatego ogólnie dla mnie osobiście... A, nawet jest to... Uważaj. Ale dla mnie osobiście ona jest ładna, ale uciekaj. To jeszcze nie jest to, co myślę, że Polacy chcą osiągnąć z tym silnikiem. Bo trzeba powiedzieć, że za grę, za silnik odpowiada krakowskie Infinity studio War. Infinity War, gdzieś tam w ogóle w pubie słyszałem, oddział. Trzeba przejść, żeby tam do tego oddziału wejść. Tak więc Polacy zrobili świetną robotę, bo ten silnik wygląda ładniej niż poprzednio. Dokładnie. To jest ten. Fajnie wkompletowany. Wygląda odświeżony, nowoczesne. Tak.
Efekty specjalne jest ładne. Dynamika jest tutaj cały czas. HDR też ładnie pracuje. Pięknie się prezentuje. I jeżeli tutaj już mówimy też o grafice, to wam powiem w jakiej rozdzielczości nasza gierka śmiga. Xbox One X, Xbox One S, słuchajcie, najsłabiej to jest 900p i to dynamiczne, PlayStation 4 to jest Full HD dynamiczne, Xbox i tutaj mamy przy tych starych padziki. Konsolach. O, padziki, tu jest błąd taki, a weź się oddal. Widzisz, zanikają przyciski akcji. Widzisz, tu są, nakładają się na siebie, są nierówne. I poczekajcie, i tutaj jest około 40 fpsów, spadki, że się zatrzymuje do 40 fpsów w 60. Na nowych konsolach... Twój nowy telewizor się pali. Tak. OLED się pali. 24 cale, a trochę za duży byłby. Pudło. No właśnie ja tak patrzę, takie duże pudło. Co się dzieje, a ty zginąłeś. Tak, to wysadzę. Słuchajcie, tak w nowych konsolach Xbox One X to jest dynamiczne 4K, jak i na jednej konsoli, jak i na drugiej. Bardziej o grafice rozdzielczości mówimy w specjalnym filmie, w porównaniu graficznym. I tutaj FPS-y, słuchajcie, spadają na 60 do 45, tak uśredniając, słuchajcie, na obecne konsole. Tutaj dramatyczna sytuacja. Tutaj to robiło mi nadzieję na początku, że będzie coś fajnego, że będzie tak. Ja jak już zobaczyłem, która godzina i że on jest do lepera podobny. Nie? Wej, bo to jeszcze będzie leper historia prawdziwa. Tak. No niestety, takie są rzeczy na wojnie, słuchajcie. Tak więc pod względem graficznym PlayStation 4, o tak wam powiem, Pro wcale nie odbiega od wersji Xboxowej, a momentami nawet lepiej się to prezentuje. Bo nie ma na przykład darcia ekranu. Tak, nie ma darcia ekranu, no ale to już już nie będziemy w to wnikać. Od tego był specjalnie praktycznie 20-minutowy filmik, tak? Dobra. Spokojnie. Ale teraz słuchajcie, wróćmy do technikali. Okej, tutaj ostatnia scenka i już przeszedłem dwa lata. No to dalej, graj dalej, dopóki my rozmawiamy. Dobra, to słuchajcie, teraz przejdziemy do technikaliów i one są tragiczne, co rzutuje na kampanię. Załączanie się skryptów, AI postaci twoich. No. To jak nachodzą na sobie poszczególne akcje, słuchajcie, to jest tragiczne. I ktoś mi może powiedzieć, że to jest duża gra. Nie. To są błędy, które wyglądałyby, jakby były wzięte z gier Ubisoftu na premierę. Z otwartym światem. Nieraz było tak, że skrypt się nie załącza, gdzie postacie stoją w miejscu. No tak, to są duże błędy. Słuchajcie, a jakie bronie? Jak wam się podobają bronie ogólnie tutaj w tej części? To znaczy, no... Bronie są na pewno ładnie odwzorowane. Ale nadal brakuje. Ale czuć też tą ciężar broni. Ale brakuje w Battlefieldach. Moim zdaniem czuć. W trójce lepiej się to czuło. W trójce, w czwórce. Czuło się bardziej pojedynczy pocisk. Użykista. I zobaczcie. To też jakiś chyba wymyślony. No wymyślony, ale to jest przecież. Wiesz, że. To wiesz, to no. Tak okiem przymykasz i wiesz o co chodzi. Zubakistan, tak. Tak, ale wiecie, tu. Bronie są, tylko nadal przez to, że AI na przykład nie potrafi się ukrywać i zły zawsze ci jakoś. Wiesz co jest fajne? Wytnie dupę, bo taka jest prawda. To nie może. To ty zawsze jesteś na wygranej pozycji. Kampania nie jest przemyślana, żeby dało się to. Żeby to było jakieś wyzwanie, tylko żeś po prostu przepłynął. Nawet na najwyższym poziomie. Maciu, już rozmawiamy, słuchaj, o. Nie, no ja mówię silniku. O silnikach, o tym wszystkim. No. Że to nie jest przez to, że postać się nie ukrywa, że nie potrafi flankować, że AI nie myśli w tej grze. Nie myśli, to prawda. Kompletnie. To rzutuje na kampanię. Wiesz, co jeszcze jest głupie, co Bartek mi zasugerował? Chyba, Bartek. Wspomniał mi, że dziwną jest sprawą, że misje są tak rozrzucone, że nie wiesz, gdzie są w pewnym momencie twoi. Zamiast razem iść do przodu, to się dowiadujesz, że na przykład twoja armia jest przed tobą,
Za nimi jest ten, ty jesteś gdzieś po środku. Na przykład ja tak miałem, że rzuciłem granat. I nie wiesz, tak, i nie wiesz, gdzie są twoi tak naprawdę, bo mogą być na przodzie, mogą być z tyłu, mogą być gdzieś w boku. Wiesz o co chodzi, jest taki hermider. Ale myślę, że to specjalnie tak zrobili, żeby człowiek nie myślał, tylko wiesz, robił instynktownie, co ma zrobić. Ja miałem taką akcję, że przede mną byli wrogowie i moi. Rzuciłem granat wrogów i tam musiało uderzyć mojego gościa i musiałbym to znowu przechodzić ten fragment. A to właśnie nie był fragment. Co mogę dodać, to jeszcze pani jest z bronią, że jest animacja i w ogóle możliwość położenia broni, oparcia ją o to jest jakiś... No interakcja broni z mapą, z otoczeniem, wiesz o co to chodzi? To jest taka pierdółka. Ale... Tak, ale na przykład pych, połóż broń, opiera ją, nawala. Bardzo fajnie, tu mi się ten aspekt się spodobał. To znaczy, słuchaj, mi się... Jest masa fajnych, tutaj taka masa takich fajnych, małych rzeczy z bronią. Że różne postacie inaczej przeładowują tą broń, bo jeden miał wytrenowane przeładowanie, druga osoba nie. Inaczej celuje. Jest. I to jest fajne, tylko że no... To jest... Ten teatrzyk się psuje, jak zatrzyma się. I jeżeli, co możemy powiedzieć jeszcze o singlu, to dźwięk jest świetnie nagrany. No, to prawda. Tak. My, słuchajcie, teraz mamy tak wyciszone, ale normalnie gramy to na potężnych głośnikach, to naprawdę pięknie to gra. Oj tak, jak się gra na 5-7, to czuć pierdzienięcie, czuć tą wojnę. Nawet kwiatki dopracowali. Tak, dokładnie. I wiecie, to jest właśnie ten problem z Call of Duty, że zamiast zrobić jedną część, która by wywaliła kapcie do końca, to oni robią takimi małymi krokami, że kiedy już to Call of Duty będzie dobre, to już będziemy opatrzeni na to i nie zrobi nas takiego wrażenia. A myślisz, że ta część jest bardziej realistyczna od poprzedniej? Myślę, że nie jest bardziej realistyczna od Modern Warfare'a jedynki. Myślę, że oni chcieli, to jest taki realizm, to jest taki realizm jak Nolana Batmany. One są zrobione w stylistyce realistycznej, ale nie są realistyczne. No Tomuś, no potem jak masz te super bronie w kampanii, to co? To jest nadal... Ale o jakich super broniach mówisz? W późniejszych częściach kampanii, nie chcę spoilerować, ale... No potem się robi z tego taka czysta bajeczka, prawie jak ten. Jakby mogę na Transformersy, tylko bez... Z żołnierzami. Brakuje mi jeszcze tylko Linkin Parku i z tyłu flagi amerykańskiej. I teraz dodam coś od siebie. No. Jak tutaj podejdziemy po cegłę, to niestety nie ma tej animacji, jak na przykład ta osoba, która wzięła tą... Czyli za oczu nie jest pokazane, jak wyciągamy ręce i bierzemy cegłówkę. Pokaż. Tak. Widzicie? Tak. O tym Jack mówił. Nagle się zniknęła i w twoich dłoniach pojawiła. Ale no szkoda. To szkoda. Ale jak na taki silnik, Maćku, to powinni pociągnąć i na taki budżet. No bo... Oni biedni nie są, że to studyjko. To mogliby zrobić. Mogliby zrobić, ale to jest masa... Ile mają mniej pieniędzy od Rockstara? Rockstar potrafi robić animacje do wszystkiego? Ale Rockstar siedzi, wiesz... Nawet animacja jajca ma konia, jak się kurczą. No Maćku, no tak jest. Razie, tak. No, o to o czym my mówimy. Tak więc jak na budżet Call of Duty można uznać to, że powinno być ciekawie. No, ale efekty końcowe, wykończeniowe są kozak, bardzo tak, fajne. Ale to cały czas, słuchajcie, idźmy dalej. Krakusy, zrobiliście dobrą robotę, róbcie ją dalej. Powiedzcie, że goście od AI i skryptów. Jeszcze jedną misję musimy pokazać. Jaką? Tą w domu. No ona jest mistrzowska. Jaka w domu? Ta misja fabularna. Gdzie wjeżdżamy na chatę. A ona nie będzie zbytnio tam spoiler? Tak myślisz? No myślę. Wszyscy o tej misji. Ale jeżeli jest kozak, to niech ludzie to zobaczą. Dobra. Patrz. No to zostawiamy was. Nie, nic ci nie bytnie. Tak więc zostawiamy was, słuchajcie. No Maciek zasugerował, żeby nie włączać, to nie włączamy. Żebyście mieli zabawę. Ale troszkę powiemy. Jest taka misja, wparowujemy do mieszkania, do budynku trzypiętrowego. I go pacyfikujemy. I go dokładnie, i jest tam grubo. No. Zakładamy noktowizory, a ta silnik gry był tworzony aż pod te noktowizory, czytałem. No nie, specjalnie no, wszystko było zrobione. Tak więc polecamy tą misję, ale ona jest dalsza, tam któraś z kolei. Tak więc o broniach pogadaliśmy, ale czuć,
prawda, tą broń. Czy to walimy, nie wiem... No jest fajnie niż w poprzednich, no. Ale to w Call of Duty, słuchaj, zawsze się, jak dobrze się strzelało. Dziurę można zabić. Tak. Niektóre z te rzeczy można po prostu strącić, lampę jakąś, czy gaz. Dobra, ale niektóre... nie mówmy, bo to jest tak bardzo losowe, coś można strącić, że... Talerz chyba papierowy to jest. No. Tak, leki inne. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie kupić ją dla singla... To zależy, jakie macie podejście. Nie opłaca się kupić gry za 270 zł dla samego singla, nie oszukujmy się. Nie, przede wszystkim w trybie osobowy to... Singiel tutaj jest dla wszystkich ogólnie, bardziej jako dodatek. A teraz zobaczymy. Po ilu strzałach gra pomyśli, że jestem przeciwko amerykańskim wartościom? Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, pierwszy Modern Warfare było to za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Ale może to nie jest głupie, bo przynajmniej za drugim, bo wiadomo, jak walisz, no, możesz się pomylić. Ale wiesz, czy tak seryjnie prosto w głowę kobiety, no. Ale no co, no, Amerykanie tutaj nie popełniają zbrodni wojennych. To nie, to tylko Rosjanie. No ale mogli z tymi Chińczykami coś pomyśleć, ale to jest, wiesz, za duży interes. Tak, słuchajcie, nie wtedy, kiedy Activision chce wrzucić Call of Duty Mobile na rynek chiński. No, bo jest. Ostatni chyba FPS z Chinami to chyba był Battlefield, trójka albo czwórka. I z tym, wiesz, był taki dodatek. Odnośnie jeszcze silniku, to wstępne prace nad nowym silnikiem rozpoczęły się 5 lat temu. Widzisz. 5 lat robili ten film. Obraz. Kampania fabularna, słuchajcie, około 4,5 godziny. Taki standardzik jak na Koda. Słuchajcie, ja zawsze... Ale dobrze, bo jak te dusze były, to takie przeciągane w sumie. Ale słuchaj, zawsze jak ja sobie gram w te kampanie na Kodzie, to sobie biorę weterana i mi starcza na dłużej. No, to prawda. I mi się, słuchajcie, nie podoba, nie podoba mi się, ja wiem, że to spierdoła, ale nie podoba mi się to niebieskie od menusów podczas gry. Te UI. Wolałem, jak było szare albo zielone. Jakoś tak mniej się. Jeszcze raz odcinało. Możemy zobaczyć, jak. Możemy wziąć pustak. Pustak. Można. Zobacz. To się pustak w ogóle. No, cegła, bo jest pustak, widzisz, to takie gorsze niż cegła, no. Lżej. No, lżej, bo to w łeb byś dostał, żebyś też nic nie stało. Nie? Możemy przetestować. Zrobiłem filmik. Jest to. Ale nie róbcie tego w domu. To się łamie, weźmiesz to. Dobra, no. Słuchajcie, no fajny restart, fajnie, że seria zebrała powietrze, ale chcemy więcej. W przyszłym roku współczujemy chłop, bo w przyszłym roku będą nowe konsole. A pamiętajmy, że Sledgehammer został wyrzucony przez Activision. Tak. I gra została skasowana, więc w przyszłym roku będziemy mieli Black Opsa. Znów? No. No bo to wiesz, Treyarch teraz będzie musiał znowu zrobić. Słuchajcie, jeszcze odnośnie silnika, wykorzystali między innymi fotografię, czyli wprowadzenie do gry elementów z prawdziwego świata, skanowanych za pomocą kamer. Funkcja zwana Spectral Rendering. Odwzorowuje termiczne promieniowanie ciepła, co przekłada się na wiarygodne, wyglądające termowizję i noktowizję w grze. Tak więc specjalnie tutaj się nad tym głowili. Tak więc brawo oni, no, brawo Kraków. Tomek, jeszcze coś od silnika, czy jest wszystko? Co? No powiem, że w samej grze poprawienie oświetlenia zostało... Oświetlenie jest o wiele lepsze niż w poprzednich częściach, ale to tak samo jak ten dym cały, prawda? No i no, czyli też efekty cząsteczkowe, no, wyglądają tutaj diametralnie lepiej. Oświetlenie, dym. Mistrzostwo świata. Dla mnie pod tym względem jest mistrzostwo świata, ale jest to niedopracowane, bo dajesz krok w przód, wchodzisz w dym, dymu nie ma. Ale okej. Ale dobra, o grafice mówiliśmy. Słuchaj, jeszcze coś o singlu, czy... A co powiesz o modelach postaci? Z modelami mam jeden problem. Kiedy jest animacja, i postacie ze sobą rozmawiają, jest ładnie. A kiedy podczas gry to postać patrzy tempo w ścianę? Tak, można obkręcić się, on gada do ściany. Modele są... Ale tak zawsze było w tych kalorach. Tak, że trochę jest... Brakuje jeszcze takiej warstwy mięśniowej. Nie wiem, no to chłopaki, no wiecie co macie robić w nowym silniku, ale brakuje
w nowej wersji silnika, ale brakuje jeszcze takiej, wiesz, takiej zmieniamy grubości. Zmieniamy już na multiplayer, przechodzimy. Już mam włączyć? Tak. Słuchajcie, teraz wejdziemy do trybu multiplayer. Dokładnie. To trzeba pada dołączyć. To zaraz, dobrze. Tylko wyjdź z gry. Proszę bardzo, tryb... Tak. Mamy jeszcze kooperację, ale... Ale nie, to multi wystarczy. Jak wejdziemy, tam, to... Ale jest płatna. Musi być pobrany DLC. Tak? Tak, więc to nie dali za darmo. A, to... Tryb wielosobowy. I Kuba, opowiedz, słuchaj, wszystkie tryby. Proszę. Pierwszy tryb to deathmatch, drużynowy trwa 10 minut, trzeba zabić 75 wrogów. To jest teamowy, tak? Deathmatch tak. Nie, czy... Deathmatch drużynowy. A, drużynowy. Można to solo, ale... I osoby w jednym teamie jest od 1 do 6. Kolejny ten tryb to jest cyberatak. Cyberatak. Odzyskaj urządzenia i podłoży je w pobliżu centrum danych wroga. Max to 3 minuty, limit rund 5. No i chyba w to mało gra, co? No, najwięcej osób gra w deathmatch drużynowy, deathmatch solo. No tak. Dominacja jest ograniczony czas, więc ile może trwać nawet pół godziny. Jasne. Limit punktów to 200. Też od 1 do 6. Ja przyniosę pada, ty mów. Znajdź i zniszcz. Drużyna za zmianą broni celu i niszcz go bez odradzania. Więc tu jak raz zginiesz, to się nie odrodzi, więc masz jedno. Wiesz co, może zamiast mówić o wszystkich trybach, powiedz te, które ci się najbardziej podobają. Okej, okay. Najbardziej mi się podoba deathmatch, ale nie drużynowy, tylko solo, bo zawsze jestem albo pierwszy, albo drugi. I deathmatch drużynowy też jest spoko. Później jest deathmatch dla 20 graczy też jest spoko. Dziękuję. I tutaj zaloguję się, dobra, na to konto. Teraz się zaloguję ja. A ja dalej mówię. Dobra. I tak. I tutaj mamy jeszcze inne tryby. Takie niekooperacyjne. Niekooperacyjne? Na przykład tutaj mi kamera zasłania, ale mam strzelaninę. To jest mój ogólnie. W całym trybie wieloosobowym moim zdaniem tak. Najlepszy tryb jest 2x2. No i co? Potem jest hot house, szybki młyn. Tak, szybki match, deathmatch. O, tutaj deathmatch jest na solo i tutaj match prywatny, czyli my akurat go wypróbujemy. Tak. I mamy uzbrojenie, na przykład możemy... Poczekaj, cofnij, bo jeszcze nie wszystko tego. O. Zaraz o broniach Kubuś porozmawiamy. Tutaj i... Okej. Okay. Nie loguj się, bo nie musisz. Uzbrojenie, tutaj można zbudować swoje bronie. Nie można mieć dwóch karabinów. Można tutaj dawać oczywiście skórki do broni, ulepszenia, tłumik. Ja tu mam taki zestaw pościciela. Tutaj ma no, ogólnie bardzo dobre bronie, ulepszone i tak. No i tak, i dalej mamy tutaj, tutaj możemy albo Amerykańcami, albo... Koalicją. Albo koalicją, ja wolę... Nie to Amerykańcy są koalicją i albo są wierni. Ja nimi wolę grać, po prostu... Wierni to Ruscy, no tak, po prostu. Moim zdaniem oni są bardziej, lepsi są moim zdaniem. Pod względem wyglądu dla ciebie, fajnie... Nie wyglądu, ogólnie moim zdaniem szybciej poruszają się po mapie. To raczej co... Nie wiem, no mam takie odczucie. Mi się na przykład nie podoba, że... nie ma... Zniknął tryb... hardcora. Nie ma wyższego trybu... Nie wiadomo dlaczego zniknął. Nikt nie tłumaczy, mapy nocne są. Tego trybu nie ma. Co się dzieje? No tak, powiedz od razu Maćku, co to był za tryb? No to słuchajcie, no to był znany od wieków Call of Duty tryb, tak jak macie w Battlefieldzie hardcore. Wciśnij X-a. Czyli one shot, one head. Tak, czyli po prostu większe obrażenia, trudniej. Mapa... Do tego... najpierw gramy z botami, czy tak? Włącz mapę w Londynie z botami, bo od razu mieliśmy ostatnio Londyn, to zobaczymy jak ta sama gra wygląda w multiplayerze. Tak. Ona już będzie troszkę biedniejsza.
No będzie. Tryby deathmatch drużynowy. Deathmatch. A, dobra. Zasady gry tutaj ustawię. To zmniejsz ten czas gry. Czas gry na 5 minut. Tak. Ustawienia botów po trzech. Po 5. Dawaj po 5. Normalny po 5. Tak. Normalny i mapa to wybraliśmy. No, no i rozpoczynamy. I zaczynamy. Na ogół możecie kupę oglądać u niego na kanale Jake's Gaming, podobnie jak Maja Gaming. Wbijacie na Jake's Gaming. Tam możecie na jego kanale obejrzeć Fortnite'y, ale przede wszystkim też live'ujesz Call of Duty. I tak, będę robił całą kampanię, a później będą odcinki z multiplayer. No to panowie, kto jest kim na dole? Ja jestem na dole. Ja jestem oczywiście. Maciek jest na dole, Kuba Jax jest na górze. No i powodzenia panowie, jesteście w oddzielnym teamie. No i zobaczymy. Wygra lepszy. Dokładnie. Jak widzicie, sami zauważyliście, jest tu spin screen, podzielony ekran. W każdej części Call of Duty można grać na podzielonym ekranie, kanapowo. To jest standard i bardzo lubię. I teraz walczymy z botami. Możemy być offline, słuchajcie, i możemy strzelać. Więc granie kanapowe. Ścianę. No bo to jest mała deska. No, trochę będą ekscytacje. No, wracając do mapy, no to ta mapa jest zdecydowanie bardziej okrojona. Już nie ma takich efektów cząsteczkowych, oświetlenia, dynamiki. To już jest po akcji, ja wiem, ale wszystko bardziej się zostało sterylne i takie mniej szczegółowe, jakby trochę wyprane z tekstur. Takie mam odczucia, ale wiadomo, to jest multiplayer, tam musi być płynność zachowana. Ale fajnie, że Piccadilly Circus daje, bo to jest moje jedno z ulubionych w ogóle miast. Ale jeżeli chodzi ogólnie o mapy, brakuje mapy, która by można powiedzieć, kurde, taka, jaka to jest zarąbista mapa. Nie? Brakuje czegoś takiego w multi. No brakuje. Mapy są takie bez wyrazu. No nie wiem, Może nie ma takiej fajnej jak w Modern Warfare 1 ta wiele z tym na tych straganach. Jak te w Black Opsie, w Black Opsach pierwszy. Chociaż ta mapa też mi się bardzo podoba. Dzień dobry. I nie mogę narzekać. No Londyn jest fajnie tutaj zrobiony. Wow. Słuchajcie, w tej odsłonie to są większe mapy niż kiedykolwiek. No tak. Myślę, że na to pozwala silnik, bo... Nowy silnik, Przepraszam, że znowu mówimy o nowym silniku, ale to tak jest, to jest takie... A jak wam się model tutaj strzelania podoba w multi? Dla mnie spoko. Nie, strzelanie jest... Słuchaj, pamiętam w Call of Duty, gdzie było skopane strzelanie? No nie. Nawet na Wicie. Nawet na Wicie, którą grę przechodzisz w 52 minuty, to był rekord przejścia Call of Duty jakiegokolwiek. To było spoko, tak, jak najbardziej. Animacja jednak też jest na wysokim poziomie. No nie ma co, panowie, no. Nie, no. Oho. Co za to PC-ciarze modlą się, żeby im gra w ogóle się zainstalowała. No bo takie byki są, no. Ale my gramy na konsolach. No jak widzicie, mecz jest wyrównany, chociaż tak naprawdę większość roboty za nas robią boty. No Maćku, nie do końca. No dobra, no właśnie widzę, że ty mi zdjąłeś jednego. Jeszcze tak przypomniało mi się, to cutscenki też są tutaj na wysokim poziomie w kampanii. Naprawdę, mega sprawa. No sami widzieliście po prostu, no. A, wideo. Istny roller coaster dla oczu. No. Ja mam trochę ten... Przypomina mi się Call of Duty Black Ops 4, gdzie był tylko tryb dla wieloosobowy i pamiętam, że dużo w niego grałem. Ogólnie był na przykład ten Battle Royale. No, ale ja w niego akurat nie grałem za specjalnie. Którego nie przenieśli tutaj. Ciekawe, czy wróci w nowym Black Opsie. Ciekawe, jak się przyjął, bo się przyjął dosyć dobre, bo jak to Bartek mówił, że to jest chyba najlepszy Battle Royale, tak, dla niego. No bo wiesz co, słuchaj, dobre strzelanie plus Battle Royale. Zobacz, że masa Battle Royali nie miała dopracowanego strzelania, wiecie, i nie była w FPS-ie. Przeładzi to co wiesz, tam skakanki jak Fortnite czy... No trybu zombie nie ma, tak? No i słuchajcie, jednocześnie możemy porównać, jak wygląda grafika na podzielonym ekranie, gdzie detale zawsze schodzą w dół. Oczywiście, no jak i cała rozdzielczość przecież, no. No i naprawdę wygląda to...
Przyjemnie, jest to dobra, przyjemne. Dobra, to wygląda tak, jakby mógł powiedzieć, że to jest na trójce. O. Ale jest to wyprane z koloru. No jest, jest, jest. No ale to jest multiplayer. Słuchaj, tu się grafika to da, gra drugie skrzypce. Aby kampania była, a jest. Maćku, czy to jest powrót do korzeni? Nie. Nie. Dla mnie częściowo jest to powrót do korzeni, jest to znaczy dobry tor wybrany, na pewno. Tak, tylko w którą stronę to pojedzie, to już zobaczymy, bo to jest od jaskółki nie ma wiosny. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak jest. Ale lecie. No, misje jeszcze, przepraszam, misje też są dosyć fajne, zróżnicowane, jeżeli mówimy o kampanii. No. Ja to cały czas tylko o kampanii mogę gadać, no bo to... No bo nie, nie lubisz multi. No nie przepadam, no, ale Jakes za to nadrabia i tylko multiplayer. No zobacz, jak ta taksówka pozbawiona była tych. Ale no to, słuchaj, obniżone tekstury, jakbyśmy dla 4... Jak chcemy się pobawić nad grafiką, to dawaj jeszcze 4 pady. Dobra. Lepszy. Dobrze, że tutaj NCP-ki nie są skryptowane, bo w kampanii jest to taki skrypt na skrypcie, że dobrze, to jest tragiczne. To teraz wygrałem... Kto wygrał? Wygrał Jakes o 4 punkty. No wygrał lepszy oczywiście. Okej. Okay. I teraz bez botów zagramy z... Jak ty tu mówisz? 1v1. 1v1 będzie. Jeden na jednego. To weźcie jakąś fajną, mniejszą mapkę. No będzie mniejsza, dobra. Bo to... właśnie specjalnie są dla dwóch graczy tylko dwie. Takie małe mapki takie. Bo... okej. Okay. Na przykład to jest mała mapa, to jest mała mapa. Znaczy myślę, weźcie fajną i małą, no. A może daj nocną, by było trochę tego. Nie. Dzień, bo to... Dobra. Będzie ciemno tutaj u nas. Tutaj. No, zdecydujcie, no. Dawaj, lecz. A tutaj mam też noc. Dawaj. To i zasady ustawienia bez botów. Dobra, więc... Znaczy, zawsze lubiłem, często u mnie było tak, że na przykład Modern Warfare 2 robił za grę imprezową. A i... No bo po części tak jest. I w końcu, dawno już naprawili, ale na początku było, jak się grało w tryb wieloosobowy, że dobierano graczy na komputerach i na padach. Było to randomowo, jak to dobierało, ale teraz w aktualizacji to naprawili i teraz mi dobiera przynajmniej graczy na padach. To dla mnie powinna być filtr. Powinien być filtr, bo to jest niefajne. Ale to też trzeba o tym powiedzieć. Pierwszy raz w historii mamy pełny crossplay. Co jest super rzeczą, bo to oznacza, że zawsze będziesz miał z kimś pograć. No dokładnie, to jest dosyć ważne. Nowością są też... Maćku, i gramy bez kampienia. Słuchajcie, nowością są bitwy na wielką skalę z pojazdami, śmigłowcami i 64 graczami na jednej mapie. Tego wiesz, to jest nowość dosyć, no. Co ciekawe, z doświadczenia zdobywane w trakcie rozgrywki jest wspólne dla wszystkich trybów. Czyli to, co zbierzesz Kuba w singlu, to masz w multi. To jest bardzo fajne. Przede wszystkim mam postacie w multi. No, to jest fajne, bo to zachęca do przejścia kampanii. Tak zbija to razem taki jeden... Kurde. No i ja troszkę smutku dam, bo jak mi się gra podoba, tak wam powiem o smutnej rzeczy. No. Kwestia jest tego typu, słuchajcie, że jeżeli nie macie podpiętej konsoli do internetu, a wiem, że są dzisiejsze czasy, że są, okej, nie ma problemu, ale gra, żeby nawet zagrać w kampanię, potrzebuje połączenia i ściągnięcia zawartości z internetu. Płyta, uwaga, na płycie nie ma całej gry. Na to płycie boli. Nie ma całej gry. Niestety, żeby ją, trzeba ją pobrać, zainstalować i jeżeli chcecie ją odpalić, bo lubicie, za 20 lat, to nie kasujcie instalki. Tak. Bo nie wiadomo, czy ta instalka będzie za 20 lat na PlayStation Network, a wątpię. Tak, to tak, jest, słuchajcie. To jest słabe. Gra wymaga połączenia z internetem, tak było też w poprzedniej części. Bez internetu gry nie pogramy. Później jak już zainstalujemy grę, możemy być offline. Tak. Nie ma problemu.
ale przy pierwszym uruchomieniu jest potrzebne pobranie zawartości z internetu. Dziękuję, to mi się strasznie nie podoba. To słuchajcie, to się... Niestety mamy słabe respy, że na przykład się respiłem pod sobą, ale... Tak, to jest... Ale ogólnie... Ła. Dobra. A. Ale ładny headshot. Ładny. To znaczy tak, jeszcze... Dla mnie jednak cały czas pozycja króla. No jest, FPS-ów. Jest dla mnie Rainbow Six, jeżeli chodzi o samą rolę. Dla mnie nie, dla mnie Call of Duty jest królem, no. Nie, dla mnie w Siege'u jest lepsze czucie broni, jest większa zniszczalność otoczenia. Okej, okay, mogę się z tobą zgodzić pod tym względem, ale uważam, że król jest Call of Duty, no. No słuchaj, no tutaj muszę jeszcze w niego przegrać więcej, ale... Madonna też jest jedna i już może nie fajnie śpiewa, no. Tak więc wiesz, no. To jest król strzelaninek, no. FPS-ów. Maćko, czyli się na pompę. Na pompę. Tak, jak tutaj bronię? Jak pompa w tej części, Jakes? Fajna, ale mało do wyborów. W poprzednim w Black Opsie było bardzo dużo do wyboru pomp. Ogólnie było bardzo dużo broni do wyboru. Niestety w tej części jest trochę mniej. Ale w Black Opsie nie było P90. Co to za broń? Taki szybki, na bliski dystans. Jake, a jak byś porównywał multiplayer z Black Ops 4, którego długo też odgrywałeś, bardzo, prawda? Miałem. I jak to porównasz do najnowszej części Call of Duty Modern Warfare? No ogólnie... Gdzie lepszy multiplayer, no? Muszę to przyznać, ale z bólem serca, ale moim zdaniem w Black Opsie. Okej, okay, dlaczego? Ponieważ no tam na razie tak uważam, dłużej grałem w Black Opsa. No wiadomo. Jeszcze się nie zapoznałem bardzo z tym trybem wieloosobowym. Ale na pewno jeden minus dla Black Opsa nie było tego mojego ulubionego trybu gry, czyli tego strzelanki dla dwóch osób, tylko tam głównie był deathmatch. Mhm. Minus był taki, że ogólnie był bardzo mało trybów i był deathmatch, ale była horda też. Była horda. Horda większości osób była uważana za mini kampanię. No ale czy to prawda? Bym nie sądził, więc no. Jest troszeczkę wolniejszy. Tak. Jest wolniejszy, co teraz ostatnio. I nie wiem czemu. Przyznali się. Tak. Ale chyba znerfili tutaj ślizganie się po mapach. To znaczy na ślizgania prawie w ogóle nie ma. Poczekaj. Znerfili, że tego prawie nie ma. Jest słabszy. Słuchajcie, znowu dostałem, ale tym razem. Bo tutaj muszę za którymś razem mi się uda ślizg, a w Black Opsie mi się udawał za każdym razem i to jest niestety moim zdaniem. To ja ogólnie jestem przeciwnikiem ślizgania, bo... Dlaczego? No bo ślizganie daje ci tak... To jest trochę... No nie ślizgasz się z tonowym sprzętem. No mówię z tonowym, ale wiadomo, trochę mniej. Sprzętem, bo byś się wywalił na... Wywaliłbyś się na twarz. Rozumiem. To jest dla mnie, wiesz... Panowie, dużo można o tej grze gadać. My będziemy już kończyć. Jeszcze tutaj mam w notatniku, znalazłem Kuba, żeby wspomnieć, że mieliśmy... No fajnie, wszystko pięknie wygląda graficznie, ale jest brak nóg, słuchajcie, opowiedz chyba o tym szybko. Że na przykład fabule, jak patrzyłem na dół na schody... Spojrzał się w dół, a tam w ogóle nóg nie było, nic nie było. A gdzie moje ciało w ogóle? Tak, nic nie było. Mam tylko głowę na filmie. Dokładnie. Nie mam tylko ciało na filmikach, wybacz. Dokładnie, słuchajcie, ocena na Metacritic, bardzo śmieszna sprawa, 3/2, wiadomo, Ruscy dali do pieca. Więc... Dla mnie, słuchajcie, my też byśmy dali do pieca. Dla mnie 7.5/10. Na Open Critic to jest ocena 87%. Tak więc spoko, gra się przyjęła, gra zbiera znowu kupę pieniędzy, prawda panowie? Dokładnie. To znaczy ona zawsze, tylko że teraz zbiera jeszcze większą kupę pieniędzy. Dokładnie, no. Ale słuchajcie, dla mnie to jest tak, krok w dobrą stronę. Kampania nadal posysa.
tak jak posysała. Nie ma tutaj karnetu, bo ja w trybunie. A w Moltka trzeba zobaczyć, co oni tam wymodzą, bo oni cały czas coś tam tweakują, zmieniają. Nawet jak była fabuła, to w trybie wieloosobowym był karnet bojowy, niestety w tym Call of Duty tego zabrakło. A wy piszcie, czy chcecie zobaczyć z naszej strony Call of Duty Modern Warfare Remaster? I piszcie, co sądzicie o nowej części, co wam się podoba, czego wam się nie podoba, co sądzicie o całym zamieszaniu z ruskimi i co. I tyle, tak panowie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy ciepło, cześć. Pa, pa.